Cześć wszystkim, z tej strony Michał, witajcie na kanale Klocki Zapałem. Dzisiaj po raz kolejny zawitamy na Karaiby. Zanim jednak zaczniemy budowanie, to chciałbym Wam zaprezentować pracę, która wygrała w ostatnim konkursie na serwerze Akademii Budowania. Zadanie polegało na zbudowaniu jesiennego lasu w skali mikro. Jury zdecydowało, że najlepszą pracę zbudował Baxter. Gratulujemy serdecznie jeszcze raz oraz dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie. A jeśli Wy chcielibyście poprawić swoje umiejętności budowania i wziąć udział w kolejnych konkursach, to zapraszamy serdecznie na serwer Akademii Budowania. Link znajdziecie oczywiście w opisie pod filmem. A teraz wracamy już do tematu dzisiejszego odcinka. Ostatni raz na Karaibach byliśmy ponad pół roku temu, gdy budowałem makietę brytyjskiego portu. Pracę można było zobaczyć podczas Mazowieckiego Festiwalu Klocków. Na tej samej wystawie swoją karaibską makietę zaprezentował Maciek, którego możecie znać jako Reventer. Wtedy też doszliśmy do wniosku, że zrobimy jakiś wspólny karaibski projekt. Plan zakłada, że Maciek poszerzy i nieco przebuduje swoją część z wieżą strażniczą, a ja dołączę ze swoją makietą z lewej strony. Długo myślałem, co konkretnie umieścić na swojej części i ostatecznie padło na mały postrunek Hiszpanów, który został przejęty przez Brytyjczyków. Mój kawałek projektu będzie miał wymiary 48 na 80 stóp. Wspomniany wcześniej postrunek znajdzie się po lewej stronie. Zanim jednak przejdziemy do budynków, no to warto byłoby przygotować wodę, plażę oraz...
Plaża i skały są już gotowe i teraz muszę zająć się fundamentami, na których stanie posterunek. Dlatego dajcie mi chwilę, ja zrobię to poza kamerą i zaraz do Was wracam. Okej, fundamenty są już na swoich miejscach. Oprócz tego dodałem też nieco tile na wodę. Na razie tylko przy brzegu, ponieważ zastanawiam się nad stworzeniem małej wysepki z prawej strony, ale tym zajmę się w kolejnym odcinku. A teraz wracam do lewej strony makiety. Pierwszy etap jest już gotowy, no i jak tak teraz na to patrzę, wszystko to muszę się przyznać, że chyba trochę schrzeniłem, bo cały układ plaży i skał za bardzo przypomina to, co mogliście już widzieć w Zapałowicach, czy chociażby w makiecie najazdu Wikingów, a że nie chcę po raz kolejny robić tego samego i wypadałoby wprowadzić jakieś urozmaicenia, no to będę to musiał nieco przebudować, no ale tym zajmę się już na spokojnie poza kamerą i w następnym odcinku, który pojawi się za 2 tygodnie, pokażę Wam już nieco zmienioną plażę. Za tydzień natomiast wracamy już do Lego Miasta, bo dawno tam nie zaglądaliśmy, no a dzisiaj już się z Wami żegnam. Napiszcie koniecznie w komentarzach, jak podobało się Wam dzisiejsze budowanie. Nie zapomnijcie też o łapce w górze oraz o subskrypcji kanału. Życzę Wam wszystkim miłego weekendu, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku.